Cześć, witam Was na wideotesty PS, z tej strony Marcin. Zapraszam dzisiaj na recenzję podkładki dla wymagających graczy. Jest to podkładka firmy CM Storm Power RX, podkładka wielkości XL. Za taką podkładkę trzeba zapłacić około 100-110 zł, nie jest to mało. Natomiast podkładka zapewnia doskonałe warunki dla każdej myszki, tak optycznej jak i laserowej. Widzicie, samo opakowanie tej podkładki jest dość duże, jest to taka fajna tuba ze znaczkiem CM Storm i także mam tutaj ilustrację przedstawiającą myszkę na tej właśnie podkładce. Oto, moi drodzy, podkładka CM Storm Power RX. Jest naprawdę duża. Ma 2,5 mm grubości, aż 45 cm szerokości i 35 cm wysokości. W górnej części podkładki, jak widzicie, znajduje się taka wystająca część z logo firmy CM Storm. Od spodu znajduje się czerwona warstwa antypoślizgowa. Mamy tutaj także logo Power RX. Jeśli chodzi o przyczepność tej podkładki do podłoża, to jest naprawdę świetna. Jeśli już ją sobie rozłożymy, to żadna siła nie jest w stanie jej ruszyć. Jest to bardzo ważne przy dynamicznych grach. Jak wspomniałem, podkładka ma 2,5 mm grubości, więc jest podkładką taką pośrednią pomiędzy podkładkami cienkimi a grubszymi. Jest to podkładka miękka oczywiście, a jeśli chodzi o powierzchnię, jest to powierzchnia hybrydowa. Łączy w sobie cechy podkładki typu Speed oraz typu Control. I zapewnia nam bardzo dobre przesuwanie się myszki. Nie aż tak dobre jak w przypadku podkładek typu Speed, natomiast zapewnia maksymalną precyzję sensora, czyli zaleta podkładek typu Control. Włókna użyte w tej podkładce są bardzo gęsto upakowane na powierzchni tej podkładki, tak żeby maksymalnie śledziła ruchy każdego sensora. Jedną z myszek, jakie testowałem na tej podkładce, jest CM Storm Recon, czyli można powiedzieć, że podkładka pasująca świetnie do kompletu, ponieważ tego samego producenta. Tu akurat mamy myszkę optyczną o wartości 4000 dpi. Jeśli chodzi o ślizgacze, jak widzicie, myszka przemieszcza się bez żadnego problemu. Jeśli chodzi o całkowitą powierzchnię roboczą, powierzchnię manewrowania, jest ona naprawdę duża. Możemy swobodnie przemieszczać myszkę do góry, na dół i na boki. Naprawdę możemy robić duże, dynamiczne ruchy. To jest bardzo ważne. Tak więc, moi drodzy, pomimo dość wysokiej ceny, jest to podkładka warta polecenia, ponieważ jest naprawdę duża, bardzo dobrze wykonana, świetnie trzyma się biurka i przede wszystkim ma też rewelacyjną powierzchnię typu hybrydowego, łączącą w sobie cechy podkładki Speed oraz Control. Jeśli szukacie podkładki ponadprzeciętnej, jeśli chodzi o wielkość oraz też o osiągi, no to jak najbardziej warto zastanowić się nad CM Storm Power RX. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji. Zapraszam także na naszego Facebooka oraz na forum wideotesty.pl. Pozdrawiam Was, cześć!